Mamy za sobą lata znakomitej współpracy. Cieszę się, że nasze stowarzyszenie to nie tylko przestrzeń do tego, by rozwiązywać konkretne tematy, które nurtują wszystkie gminy, te największe i te najmniejsze naszej metropolii, ale także przede wszystkim znakomita atmosfera. Taki klimat partnerstwa, wzajemnej pomocy, którą dzielimy się między sobą, to bardzo ważne. Dzisiaj największe wyzwanie to oczywiście ustawa metropolitalna. Musimy robić co w naszej mocy, żeby ta ustawa przyjęta, co warto podkreślić, przez Senat, uzyskała poparcie. Politycy trochę kluczą w tej sprawie, ale myślę, że my tutaj musimy intensyfikować głos z Pomorza. Doświadczenie Śląskiej Metropolii pokazuje, jak wiele korzyści taka ustawa przynosi. Dzisiaj jednym z największych wyzwań dla całej metropolii to jest nowoczesny system komunikacji. Ustawa metropolitalna to także dodatkowe pieniądze na ten system, który może powodować, że w tak ciężkich czasach, jakie obecnie, kiedy ceny paliw szybują i właściwie trudno powiedzieć, gdzie się zatrzymają, właśnie komunikacja miejska stała się dobrą alternatywą i dlatego tak ważny jest ten związek i ciężka praca, byśmy to osiągnęli. To oczywiście potrzebna jest wola polityczna, ale naszym zadaniem jest robić wszystko, żeby ten proces wspomagać. Po pierwsze, kryzys to jest kryzys finansów samorządowych. Bardzo cierpimy jako samorządy na obcięciu nam bardzo poważnych środków finansowych. Potem pandemia, teraz kryzys związany z wojną w Ukrainie. To wszystko obszary, które były pewną inspiracją do tego, żeby jeszcze intensywniej współpracować. Niemal każdego dnia dzieliliśmy się doświadczeniami, no bo w tym czasie każda z gmin mierzyła się z bardzo podobnymi wyzwaniami, ale wspólnie szukaliśmy rozwiązań i myślę, że w tych trudnych momentach nie tylko potrafiliśmy, jak w przypadku wojny w Ukrainie, dobrze odpowiedzieć na zapotrzebowanie naszych przyjaciół, naszych gości z Ukrainy, ale także przede wszystkim lepiej i skuteczniej rozwiązywać problemy naszych mieszkańców.